Witam wszystkich. Jest mi bardzo miło, że w tym naszym gronie bibliotecznym, nie tylko, możemy spotkać się tu dzisiaj. Każdy jubileusz to czas jakichś wspomnień, czas jakichś refleksji, ale czas też myślenia, jak można dalej. Szanowni Państwo, drodzy goście, w tym roku 70 lat Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. Przez ten czas zmieniło się wiele, nie tylko w naszych placówkach, lecz także w całej Polsce i w samym Piasecznie. Pani Barbara budowała jedną bibliotekę. Ja, przejmując bibliotekę, dostałem opcję kolejnej biblioteki. I tu możemy się już oficjalnie pochwalić, że w wyniku naboru na infrastrukturę bibliotek otrzymaliśmy dofinansowanie 1 125 000, czyli 75% wartości inwestycji. Z czego będziemy realizować remont w Bogatkach i tam dodatkową salę, doposażenia filii w Zalesiu Dolnym, filię w Józefosławiu, która oczekuje, liczę na to, że w przyszłym roku przyniesiemy już do docelowej lokalizacji, na wyposażenie tej nowej placówki, która powstanie w Centrum Edukacyjnym Multimedialnym. Jak zapewne Państwo wiecie, wczoraj wmurowaliśmy kamień węgielny pod sztandarową inwestycję gminną, Centrum Edukacyjne Multimedialne. Rzeczywiście jest tak, że mówimy głównie o szkole, tak? No wiadomo, że ta szkoła jest takim produktem pierwszej potrzeby obecnie. Dla mnie, powiem szczerze, prawdziwym wyzwaniem będzie właśnie utworzenie tej multiteki, czyli części bibliotecznej, ale zupełnie nowej. I to na Was będzie ciążyła odpowiedzialność za kreowanie produktu będącego marką miasta i gminy Piaseczno. Życzymy dalszych sukcesów oraz licznego grona kolejnych odbiorców. Wszystkiego najlepszego i dziękujemy serdecznie. Pani Burmistrz, Pani Radna. Oprócz gromadzenia zbiorów dotyczących historii miasta i regionu, biblioteka podejmuje liczne działania upamiętniające lokalnych twórców, promuje dziedzictwo kulturowe, a zwłaszcza literackie. Słowa podziękowania za tak bogatą działalność kieruję do całego zespołu pracowników, a zwłaszcza pana dyrektora, którego wiedza i kreatywność mogą być wzorem i inspiracją dla innych bibliotekarzy, nie tylko na Mazowszu. W imieniu własnym oraz pracowników działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek życzę Państwu dalszych sukcesów w realizacji planów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Wszystkiego najlepszego, moje gratulacje. To są ci ludzie, którzy są frontmenami tej biblioteki. To z nimi mają czytelnicy kontakt, to oni przygotowują. To jest wasz sukces, wasze miejsce. I mam nadzieję, że takie miejsce będzie dalej. Bardzo mi się podoba, że i władze są przyjazne bardzo. No i pan dyrektor jest bardzo taki z... Powiedziałabym, że z charyzmą nawet. Tak. To jestem bardzo zadowolona. Sądzę, że na pewno, jak mi los pozwoli, to będę w bibliotece i sądzę, że nawet będę mogła pewną pomocą też służyć, jeżeli Państwo zechcą. Lat Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno to wspaniały jubileusz. Przez te 70 lat Biblioteka Publiczna i jej filie uległy przepięknej metamorfozie. Obecnemu dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Piasecznie, Łukaszowi Krzysztofowi Załęskiemu, życzymy wielu sukcesów i kolejnych nagród. Natomiast czytelnikom życzymy wspaniałych chwil z książką wypożyczoną w piaseczyńskich bibliotekach. I tutaj pani kierowniczka będzie przedstawicielem w tym momencie. Zapraszają na jubileuszowy tort. Ale możemy go tu ładnie wnieść, jak dacie radę. Biblioteczny tort jubileuszowy. I katalog można, i pożyczyć, i przekładki alfabetyczne, wszystko co... Chyba ta katalog.